Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chcę Was zaprosić na test na żywo podkładu. Przetestujemy sobie podkład z Bourjois Healthy Mix, najnowszą jego wersję. Ten podkład z biegiem lat zmieniały się również jego opakowania. Ja go kiedyś miałam, na samym początku jego zupełnie, totalnie pierwszą wersję. Byłam z niego bardzo zadowolona, to był przepięknie nawilżający, fajnie kryjący podkład, tak średnio, wystarczająco dla mnie po prostu do mojej nieskonałości. Ja go bardzo długo używałam, bardzo byłam z niego zadowolona. On był tak na tyle fajnie kremowy, na tyle nawilżający tą skórę, że to był jedyny podkład, pod którego nie trzeba było, przynajmniej w moim przypadku, używać nawet pielęgnacji, kremu. Mogłam go bezpośrednio na przykład na tonik nałożyć, bądź na jakieś serum, które się mocno wchłaniało w skórę. Także nie musiałam żadnego tłustego kremu albo jakiegokolwiek nawilżającego kremu po prostu pod niego nakładać. Był świetny dla mojej skóry. Zmienili ten podkład. Ja go mam od kilku dni. Używałam go już 3 razy. I to już nie jest to samo. Ja nie mam pojęcia, jak wyglądały te poprzednie jego wersje, bo on, tak jak mówię, on się kilka razy zmieniał. Miałam tą pierwszą, która była po prostu totalnie idealna dla mojej skóry. Bardzo byłam z niego zadowolona, natomiast z tego już mniej. Zmienił się. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o konsystencję, formułę i tak dalej, tamta była bardzo taka mięsista, kremowa, nie jakaś bardzo gęsta czy coś, ale była taka odczuwalne, było takie mocne, fajne nawilżenie. I taki był dosyć taki bogaty, można powiedzieć, ten podkład. Tutaj wyczuwam dużo więcej silikonu po prostu niż w tamtym. Wyczuwam taki, on jest też taki trochę nawilżający, taki ok. Natomiast tutaj już to jest inna formuła. To jest formuła taka, naprawdę jak go nakładam, to mam odczucie, że po prostu on ma dużo więcej silikonu w sobie niż tamten poprzedni. Więc zobaczymy, jak to będzie, jeżeli chodzi o zapychanie mojej skóry, ponieważ ja mam do tego tendencję. Zrobię Wam właśnie teraz test na żywo, pokażę, jak wygląda na twarzy. To jest kolor w ogóle numer 52 i on zawiera witaminę C, E i B5. Podkład tak się prezentuje. Szklana buteleczka, czerwona skówka, czerwona również pompka. Jak Wam wspominała, mam kolor numer 52, to jest drugi z kolei od najjaśniejszych. I teraz pokażę Wam na dłoni konsystencję. Półtorej pompki wycisnęłam. Jest to podkład spływający. Nie jakoś bardzo wodnisty, natomiast no, spływa z dłoni, nie ma co ukrywać. Jeżeli chodzi o odcień, jest całkiem przyzwoity, całkiem ładny, natomiast troszeczkę może powinien być bardziej mniej pomarańczowy, bo on ciutkę ma taki lekki pomarańczy, przynajmniej w mojej ocenie. Będę go nakładała najpierw na połowę twarzy, żeby Wam pokazać krycie. Będę go nakładała pędzelkiem. Tam jest napisane na stronie, że warto go nakładać gąbeczką, natomiast no nie wiem, w moim przypadku przynajmniej ta gąbka bardzo mocno ten podkład wchłania i te krycie jest w ogóle takie minimalne, że prawie, że go nie widać. Także no ja mam troszeczkę tych niedoskonałości na skórze, więc potrzebuję troszeczkę większego krycia. Więc dobrze, będę go aplikować po prostu pędzelkiem z Sephory, to jest pędzelek numer 83 i to jest taki pędzelek do podkładów właśnie takich płynnych, które normalnie w gąbeczkę wchłaniają się. No tak. Od razu muszę Wam powiedzieć, że jak go nakładałam, ja go używałam 3 razy do tej pory i nakładałam go zazwyczaj właśnie gąbeczką. I ta gąbka bardzo mocno go wchłaniała. Tutaj widzę, że krycie no, jest trochę większe na pewno niż właśnie przy nakładaniu gąbeczką. Nie przeciągałam go jeszcze na szyję, ale będę musiała to zrobić, ponieważ ten kolor jest troszeczkę jeszcze na mnie za ciemny. Ja go kupowałam specjalnie na lato. Nie ma odczucia mokrego, jakiegoś takiego tłustego, mokrego na twarzy. Jest rozświetlający i jest to takie delikatne nawilżenie skóry, natomiast nie powiedziałabym, że ma tyle właśnie nawilżenia i jest tak fajnie, taki fajny dla cery suchej, jak był tamten jego poprzednik. Także tamten podkład naprawdę uwielbiałam, a tutaj widzę, że no troszeczkę inne wykończenie ma, takie bardziej satynowe, bardziej takie stonowane. Tamten miał bardziej rozświetlające i takie nawilżające. To tak, jeżeli chodzi o ten podkład, przede wszystkim
Wygląda ładnie na skórze, wygląda naturalnie na twarzy, natomiast nie ma tutaj absolutnie tego upiększenia skóry, nie ma efektu wow. Jeśli chodzi o krycie, jak widzicie tutaj prześwitują mi niedoskonałości. I nałożę go już na całą twarz i pokażę Wam się razem łącznie, jak to będzie wyglądało. Tak więc nałożyłam ten podkład na całą twarz w jednej warstwie. Zaraz troszeczkę podokładam go jeszcze, żeby Wam pokazać, czy się da go stopniować. Tak z daleka jak patrzę, wygląda naprawdę fajnie. Jedynie co mam do niego zarzut mały, to ten kolor. Troszeczkę muszę go sprowadzić na dół. Mam nadzieję, że lepiej będzie się zgrywał, lepiej będzie po prostu wyglądał z moją skórą, bo mam wrażenie w tym momencie, że jest troszeczkę jakiś taki pomarańczowawy na mojej twarzy. Ale jak się trochę opalę, to mam nadzieję, że to wszystko się tak ładnie przegryzie ze sobą. To jedno. I druga rzecz, do której mam zastrzeżenia, to jest to, że w tym podkładzie, w tej wersji, widzę w nim trochę pudru. Widzę w nim taki puder, którego ja właśnie nie lubię, który troszeczkę tak zaznacza po prostu zmarszczki, zaznacza troszeczkę pory, tak nie do końca. Jak się patrzę na niego, no to właśnie on jest taki lekko pudrowy w niektórych miejscach. Nie na całej twarzy, nie ma tutaj absolutnie, to nie jest podkład matowy, pudrowy czy coś, tylko no widzę w nim takiego, nie ma czegoś takiego upiększającego. Bo niektóre podkłady mają właśnie to coś, co ja nie jestem w stanie opisać gołym okiem, wiecie, słowami, to po prostu gołym okiem widać. Natomiast tutaj tego nie ma, on wygląda naturalnie i tak lekko mam wrażenie, że tutaj gdzieś te zmarszczki tak trochę podkreśla i ten kolor nie do końca mi się po prostu podoba. A jeżeli chodzi o krycie, no to jest naturalne, naturalne po prostu. Dołożę sobie go jeszcze troszeczkę i potem korektor pod oczy, przypudruję twarz, nałożę bronzer i przyjdę do Was w pełnym, gotowym makijażu. Pokażę Wam, jak to wygląda, wiecie, tak w całości, wszystko razem, a potem po kilku godzinach się spotkamy. I jeszcze, zobaczcie, ciemnieje. W momencie, jak się go wyciska, aplikuje tutaj, wiecie, na dłoń czy na twarz, to jest ten kolor bardziej taki żółty, bardziej taki neutralny, ładniejszy po prostu. Natomiast jak on oksyduje, to rzeczywiście robi się taki lekko pomarańczowy. Dwie warstwy nałożone pędzelkiem dają dużo większe krycie niż dwie warstwy nałożone gąbeczką. Nie ma tutaj małej jakiejś takiej dysproporcji, tylko naprawdę ogromna. Przy dwóch warstwach ten podkład, jeżeli chodzi o nakładanie gąbką, szczególnie gąbką z Vibo różową, której nie lubię, mi się ona kompletnie nie sprawdziła, to no, w przypadku gąbeczki on prawie w ogóle nie kryje. Natomiast tutaj w przypadku tego pędzelka, tego konkretnie, wygląda całkiem nieźle, jeżeli chodzi o krycie przy dwóch warstwach. Znowu mam wrażenie, że ten podkład będzie się lepiej prezentował w kamerze niż na żywo. Ale bardzo często tak jest, jeżeli chodzi o korektory. O podkłady, bo mam tu w rękach korektor i kurczę, zaczął mi przeciekać po prostu. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że to jest korektor z Hean, w którym się zakochałam. Jest po prostu niesamowity, bardzo ładnie rozświetla okolice pod oczami, bardzo ładnie kryje, nie przesusza, ale nie nawilża, ale tak samo zachowuje się korektor z Too Faced, Bold This Way, ten taki duży, gruby, też nie wysusza i nie nawilża, ale jest taki normalny po prostu, jak mamy kremik pod oczami, to nic krzywdy nam nie robi. Jednak świetnie kryje i świetny ma kolor, jest to naprawdę idealny dla mnie korektor, ostatnio bardzo często go używam, jest po prostu genialny dla mnie, naprawdę krycie ma cudowne. I to jest Hean Camouflage Concealer Pro Contour. I ja mam go w kolorze vanilla. Tylko jedno zastrzeżenie, jeżeli chodzi o ten korektor, spójrzcie, pewnie nie widzicie, ale może, przecieka. Po prostu ja nie wiem, jak się go zakręca, on jest po prostu cały tutaj w tym korektorze, to trzeba go po prostu przetrzeć, ja muszę go umyć, ale po jakimś czasie i tak zacznie znowu tutaj przeciekać. Czyli nie tyle, że przeciekać, co on po prostu, jak się go zakręca, to się brudzi. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Dobra. Nakładam go pod oczy. Piękny kolorek, żółciutki, ale też nie za żółty. Jasny, ale też nie za biały. Świetnie kryjący.
Dobrze dziewczyny, jestem z powrotem, podkład nałożyłam o 14, żeby od razu powiedzieć wam i zapamiętać to. Jeżeli chodzi o wykończenie makijażu, to wykończyłam go pudrami dwoma, ponieważ ostatnio używam właśnie tych pudrów zamiennie. Oba uwielbiam. Puder z Diora, który świetnie trzyma u mnie wszystkie podkłady, wygląda do tego bardzo ładnie, naturalnie. Natomiast ja mam go w kolorze 020 i ten kolor, ten puder ogólnie ma trochę krycia. I on delikatnie mi przyciemnia po prostu podkłady, jak jestem bardzo blada. W zimę ogólnie, tak? I teraz nie mamy zimy, ale wiadomo, tą cerę mam taką jeszcze bladą po zimie po prostu. W lato wygląda fajnie i stapia się cudownie z moją karnacją. Natomiast w tym momencie, jakbym go chciała nałożyć, to po prostu by przyciemnił mi twarz. Więc, tak jak mówię, on daje mi cudowne utrzymywanie się podkładu i bardzo ładne wykończenie, bardzo naturalne, odbijające, takie fajne. I do niego dokładam puder, którego również uwielbiam, tylko jedyne zastrzeżenie co do tego pudru to jest to, że on się po prostu nie trzyma. Dobrze się nie trzyma, no trochę się trzyma, wiadomo, ale no po 3 godzinach to już zaczyna zanikać po prostu na skórze. Więc robię taki myk ostatnio, że nakładam te dwa pudry razem. Ten jest rozświetlający, rozjaśniający, on fajnie też rozjaśnia właśnie i daje dzięki temu pudrowi, ten puder nie jest dla mnie za ciemny po prostu, więc łączę ze sobą je. Jeżeli chodzi o bronzer, to użyłam tutaj tej terakoty z Golden Rose w kolorze numer 4. Odkąd go zdobyłam, to uwielbiam, naprawdę używam go cały czas, to jest, tak jak mówię, czwóreczka, przepiękny kolor, właśnie taki bardzo delikatny i naturalny, fajny opalenizny. Troszeczkę go nałożyłam na boki swojej twarzy. I to wszystko, jeżeli chodzi o cerę. Także tak się prezentuje całość. Na razie mi się podoba. Ten podkład sam z siebie właśnie nie kamufluje porów, nie wygładza struktury skóry, natomiast te pudry w połączeniu razem szczególnie wyglądają po prostu niesamowicie i ta skóra wygląda pięknie, upiększają po prostu każdy podkład. Także tutaj teraz w tym momencie jak patrzę na siebie, to wygląda to świetnie. Naturalnie, ładnie, subtelnie. Krycie, widzicie, troszeczkę te nieskonałości takie prześwitują, ponieważ ten podkład, no, nie ma jakiegoś bardzo mocnego krycia. Nawet takie, ja bym powiedziała, że jak pędzelkiem się go nakłada, to jest średnie krycie. Jak gąbeczką, dużo, dużo poniżej średniego. Więc na razie to prezentuje się bardzo fajnie, bardzo ładnie, naturalnie przede wszystkim. I zobaczymy, po kilku godzinach do was przyjdę i zobaczymy, jak to się utrzyma. Dobrze dziewczyny, dopóki mam jeszcze odrobinę dziennego światła, to przyjdę do was takim podsumowaniem, można powiedzieć, chociaż wiecie co, szczerze wam powiem, że troszeczkę niepotrzebnie nałożyłam ten puder z Dior, ponieważ ja nie znam drugiego pudru, który aż tak pięknie utrzymuje po prostu wszystko. Naprawdę jest cudowny, bo to nie jest ogólnie puder matujący, utrzymujący jakoś, wiecie, taki fiksujący czy coś. To jest puder upiększający, jakby lekko wykończeniowy. Natomiast jak on utrzymuje wszystkie podkłady na mojej skórze, to jest po prostu bajka. Naprawdę, ja ten podkład kilka razy miałam na sobie, tak jak wam wspominałam. Raz go miałam bez niczego, po prostu nałożyłam go samego, trochę korektora, trochę bronzera i nie przepudrowałam go. Po 3-4 godzinach to ja już prawie, może jeszcze gdzieś tam go miałam, natomiast w tych miejscach, gdzie tutaj na przykład na policzkach więcej niedoskonałości mam i tak dalej, czy tutaj gdzieś przy brodzie, czy przy nosie, przy ustach, ja go po prostu już nie miałam. Także on od razu zszedł. To nie jest długotrwały podkład ani nic, także on po 3 godzinach nieprzypudrowany już zaczyna schodzić z twarzy. Za drugim razem przepudrowałam go samym pudrem z Hourglass i też nie do końca, bo ten puder też nie do końca tak utrzymuje wszystko. A tym razem przepudrowałam ten podkład mieszanką tych dwóch pudrów, czyli Hourglass i Dior. I w tym momencie, dziewczyny, ja praktycznie nie widzę żadnej różnicy, a minęło, słuchajcie, prawie 7 godzin, odkąd nałożyłam ten podkład, czy nawet więcej, około 7 godzin, coś takiego. Troszeczkę ogólnie, delikatnie błysk wyszedł, ale to nie jest błysk mokry czy coś, tylko po prostu jak ja się dotykam gdziekolwiek na twarzy, to ja mam tę twarz całkowicie suchą. Więc odrobinę może broda mi się lekko świeci, trochę nos, może trochę tutaj czoło, ale ja wszystko mam po prostu suchoteńkie. Nie wysuszone czy coś, tylko po prostu nie klei się, nie lepi mi się nic, więc no ten puder z Dior to jest najlepszy puder ever, naprawdę, nie ma innego lepszego pudru, przynajmniej jak nie używałam. Jeżeli znacie, to dajcie znać, bo ja tyle pudrów przerobiłam, mimo że mam suchą skórę, to bardzo dużo pudrów przerobiłam w swoim życiu i naprawdę
ten jest najlepszy. Ten jest po prostu najlepszy, bo nie dość, że pięknie wygląda, ma trochę krycia, to jeszcze cudownie utrzymuje po prostu każdy jeden podkład. Ale same widzicie, wszystko zależy od tego, czym utrwalimy makijaż. Czym przysypiemy ten podkład, czego w ogóle przysypiemy, więc no sam z siebie ten podkład za długo się nie trzymał, ale z pudrem Dior po 7 godzinach nie ma absolutnie żadnej różnicy. Nie wiem, co Wam teraz powiedzieć innego, no mogłabym jeszcze powtórzyć ten test z innym pudrem, ale bez sensu. Z tym pudrem naprawdę, jeżeli kupicie puder z Dior, nie namawiam Was, ale gorąco zachęcam. Jeżeli macie kasę na dobry puder, który jest do tego bardzo, bardzo wydajny i jest sypki, i jest fajny, bardzo dobrze się go używa. Jest też delikatny, ładny naprawdę i ma różne kolory, bo ja mam akurat 0,20, ale jest też 0,10. To jeżeli macie ochotę na dobry puder, to serdecznie polecam ten z Dior. Jednak muszę Wam powiedzieć, że nie podoba mi się ten podkład. Ogólnie ja go nie lubię, sam z siebie się krótko utrzymuje. Dziewczyny, nie wygląda ładnie. Ja patrzyłam się w lusterko, próbowałam go, tak wiecie, ocenić z przymrużeniem oka trochę. Natomiast jak obejrzałam się w filmiku, to co nagrałam, to ten podkład naprawdę nie wygląda ładnie. Nie wiem, chyba nie będę go używać, przynajmniej na razie, przynajmniej w tym momencie, jak jestem blada. Może spróbuję, jak będę bardziej tutaj, wiecie, na ciele opalona, że troszeczkę mi się to zgra po prostu z całą twarzą. Natomiast absolutnie nie jest upiększający, wręcz mam wrażenie, że on delikatnie pobrzydza skórę. Nie przykrywa porów, nie odmładza skóry poprzez właśnie przykrywanie porów, niwelowanie jakichś takich, wiecie, nierówności na skórze. Mam wrażenie, że on wręcz podkreśla to wszystko, więc tak jak przestałam na niego patrzeć pod pryzmatem takim, że on jest dużo tańszy niż te drogie produkty, które do tej pory używam, tylko popatrzyłam na niego jak na kosmetyk, to nie jest dobry i ja go nie polecam, po prostu. Nie polecam go, brzydko po prostu wygląda na skórze, przynajmniej na mojej skórze. Na skórze wymagającej. I tyle. Dajcie znać, czy go macie, jak się u Was spisuje i czy macie krem CC właśnie z Bourjois, bo słyszałam wiele dobrego o tamtym produkcie. Także tyle. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was gorąco i zapraszam na kolejne filmy. Buziaki, pa pa!